Dzień dobry, słuchajcie, dzisiejszy temat to dalej szybkość reakcji chemicznej. Słuchajcie, zrobimy szybkie podsumowanie tego, co było na ostatniej lekcji. Opowiemy, co się skąd bierze i porozwiązujemy parę zadanek. Na jutrzejszej lekcji dam Wam analogiczne zdania, żebyście spróbowali sami się z tym zmierzyć. A w piątek przerabiamy na Zoomie i opowiadamy, ok? Słuchajcie, czyli mamy tak, na przykład równanie reakcji jodowania propanonu w wodnym roztworze ma postać. Teraz to może być najdziwniejsze równanie świata, w ogóle się tym nie przejmujecie, tylko sobie zapisujemy. Nas obchodzi tylko jakby kinetyka tego procesu, czyli od czego zależy, jaki jest rząd takiej reakcji, jak wyliczyć szybkość, jaka ewentualnie może być stała szybkości reakcji. Ok, mamy takie równanie. Ja sobie już pozwoliłam je uzupełnić. Czemu takie? Bo trzecia klasa robi organikę, więc jestem, słuchajcie, na bieżąco. I teraz tak, gdybyśmy sami i będzie na podstawie równania wyznacz równanie kinetyczne to jest podpunkt A. Czyli słuchajcie, równanie kinetyczne dotyczy prędkości. Musi mieć stałą szybkość reakcji, czyli coś, co jakby jest zależne od temperatury danej, bo my pokazujemy takie równanie kinetyczne, gdzie prędkość jest zależna od stężenia substratów i stałej K. To jest stała szybkości i to jest wartość, słuchajcie, tablicowa. Czyli po prostu ona zależy od temperatury, od ciśnienia, od pH, od innych elementów, natomiast my ją dajemy jako K. I teraz patrzymy. Mamy następujące stężenia. I2. Po stronie substratów mamy jod, mamy wodór, znaczy w sumie to jony wodorowe. I mamy, słuchajcie, stężenie propanon. Absolutnie musicie wiedzieć, jak on wygląda. Tutaj chodzi o to, że są substraty, prawda? I teraz pamiętamy, że te duże współczynniki przed, są akurat wszędzie jedynki, to tutaj są takie potęgi. Tak? Mamy wyznaczone. Oczywiście my to wyznaczamy sami na podstawie równania. Z czego sobie trzeba zdawać sprawę? Słuchajcie, bardzo często to równanie kinetyczne jest podawane odgórnie i one jest wyznaczane doświadczalnie. Co to znaczy? Nie zawsze to będzie miało takie wykładniki, jakie wynikają z reakcji. Natomiast kiedy Wy sami musicie tworzyć równanie kinetyczne, to zawsze bierzecie te z reakcji, ok? Dobrze, czyli mamy taki zapis. I teraz podpunkt B. Podaj rząd reakcji. I teraz będzie podpunkt A. Względem jodu, podpunkt B, względem całej reakcji. Słuchajcie, względem jodu to jest po prostu jedynka, natomiast względem całej reakcji dodajemy wszystkie współczynniki, które pojawiają się w potęgach, czyli jest to reakcja trzeciego rzędu. Ok. Idziemy sobie dalej, tak? Wiecie, może być sytuacja. Ja sobie to. Ok. I teraz może być coś takiego. Zbieram książki, żebym zadanie nie dyktowała z głowy, bo będzie ciężkie. Ok. I zadanie drugie. Reakcja chemiczna
przebiega w następujący sposób. I słuchajcie, przebiega według równania kinetycznego. Teraz, moi drodzy, jak sobie z tym poradzić? Teraz sprawa jest taka. No zauważcie, że tutaj mamy pewne nieścisłości. Powinno być, według nas, gdybyśmy sami mieli ułożyć, to powinno być K razy jon Br minus do potęgi piątej razy jon BrO3 minus i razy jon H plus do potęgi szóstej. Ale jeżeli oni nam podają taki zapis, to znaczy, że to jest wyznaczone doświadczalne i to jest prawdziwe. My to przyjmujemy w wersji uproszczonej do pewnych obliczeń, gdy my takiego równania nie mamy i mamy je sami wyznaczyć. Czyli ważniejsze jest te, które jest doświadczalnie wyznaczane i te, które oni nam podają. Czy to jest jasne? I pytanie jest takie. Jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli stężenie wszystkich substratów wzrośnie trzykrotnie. No to słuchajcie, czyli pojawia się jakieś V prim, K zostaje takie samo, bo K to jest stała szybkości, ale stężenie bromu wzrasta nam trzy razy. Stężenie jonu BrO3- również nam wzrasta trzy razy. I stężenie jonów H+, również wzrasta trzy razy. Tutaj, słuchajcie, mam jeszcze potęgę. Teraz co się dzieje? Ja zawsze mam taką metodę, że wyłączam te liczby. Czyli stąd przepisuję trójkę. Zaznaczymy sobie je kolorami, żeby dla Was to też było tak jasne, jak dla mnie. Ok, czyli ta trójka jest stąd. Ta trójka jest stąd. Natomiast uwaga, tutaj muszę wziąć pod uwagę, że ta trójka jest do kwadratu, czyli razy 3 do kwadratu. Nie wiem, czy to widać. Aha, no i oczywiście dalej, czyli zostało mi K, tu mi zostało Br minus, tutaj BrO3 minus, a tutaj H plus do kwadratu, prawda? I teraz zobaczcie, 3 razy 3, 9, 3 do kwadratu 9, więc 9 razy 9, 81. Teraz zobaczmy najprostszą rzecz. Przecież to całe wyrażenie to jest nasze, moi drodzy, co? To jest V. Czyli my widzimy, że V' to 81V. Czyli prędkość wzrosła 81 razy. Tak? Spróbujmy sobie kolejne zdanie tego typu. Zadanie trzecie. Ok. Jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli stężenie wszystkich substratów zmaleje trzykrotnie. Ok, i mamy reakcję następującą. 2NO plus O2 daje mi 2NO2. Działa? Nie ma nic więcej podane. Czyli słuchajcie, jeżeli nie ma nic więcej podane, pytają nas o szybkość reakcji, czyli my sami musimy wyznaczyć wzór na tą szybkość. Czyli to jest stała szybkości razy stężenie substratu, uwzględniając ich współczynniki stechiometryczne. Zgadza się? I teraz wiemy, że stężenie z każdego substratu zmaleje trzykrotnie. Czyli pojawia się jakiś V'. Z
Stężenie NO zmaleje trzykrotnie, czyli będzie 1 trzecia NO. Pamiętajmy, że tu jest, słuchajcie, kwadrat. Razy 1 trzecia O2. Tak? Idziemy dalej, czyli V'. I teraz wyciągam liczbę. Tu jest 1 trzecia, ale trzeba uwzględnić, że do kwadratu. Czyli zostaje mi 1 dziewiąta. Tutaj dalej zostaje na spokojnie 1 trzecia. K przepisuję, NO do kwadratu mi zostaje, bo kwadrat jest jakby i do tego wyrażenia, i do 1 trzeciej. Do 1 trzeciej wymnożyłam, natomiast do NO on, słuchajcie, zostaje. I teraz razy O2. Zobaczcie, V' to będzie 1 27 K razy NO do kwadratu razy O2. I znowu widzimy, że to wyrażenie to jest przecież nasze zwykłe V. Czyli V' to 1 27 tego, co było na początku. Czyli widzimy, że szybkość zmniejszyła się 27 razy. OK. Dobra. I w sumie zadanie czwarte, czyli taka, słuchajcie, teoretycznie najgorsza możliwość tego rozwiązania. Znaczy jest jeszcze czasem takie jedno zdanie trochę bardziej fikuśne, ale chciałabym jednak zrobić razem z Wami na Zoomie. OK. Ale to jeszcze mamy tak. Reakcja zachodzi według schematu. Czyli jest A plus 2B daje nam C. I teraz stężenia A wynoszą 2 mole na decymetr sześcienny. Stężenie B wynosi 4 mole na decymetr sześcienny. Jest pytanie, ile zmniejszy się szybkość reakcji? Ile zmniejszy się szybkość reakcji opisanej równaniem V to się równa K razy A razy B do kwadratu do momentu, gdy stężenie A zmniejszy się do 0,5 mola na decymetr sześcienny. No i teraz słuchajcie. Pierwsza sprawa tak. Mamy reakcję i równanie kinetyczne nam podali. Więc my je zapisujemy i co jest dla mnie ważne, jeżeli one jest zapisane, to jakby tym się w ogóle nie przejmujemy. Akurat one by się pokrywało z tym, co mamy we wzorze. Bo byłoby stężenie A razy stężenie B do kwadratu, bo jest dwójka. Ale my wiemy, że to się nie musi pokrywać. Jeżeli oni nam podają odgórnie, to przyjmujemy, prawda? Jest powiedziane, jak się zmieni, czyli znowu trzeba będzie policzyć inną prędkość. Natomiast nie jest podane, że wszystkie elementy zmniejszono 3 razy. Tylko, że A się zmniejszyło, o B nic nie ma. Ale wiadomo, że jak A się zmniejszyło, to musiało zareagować z B, czyli B też się zmniejszyło. I teraz słuchajcie, trzeba zrobić wprowadzenie, żeby sobie pewne rzeczy ogarnąć. Myśmy podobnie robili z molami. Ja jestem fanką tej tabelki i naprawdę polecam, teraz zrobienie tego bez tabelki będzie dosyć ciężkie. Czyli mieliśmy stężenia początkowe, potem zachodziła reakcja, potem były stężenia końcowe. I mieliśmy A, B i C. Tak? Przypominam, że reakcja przebiega. A reaguje z podwójną ilością B, żeby nam dać C. Na samym początku stężenia wychodziły A. 2 mole na decymetr sześcienny. Stężenie B wynosiło 4 mole na decymetr sześcienny. Zobaczcie, jak idealnie. B jest 2 razy więcej. C nie było wcale. I pytanie jest, do momentu, jak zmieni się szybkość reakcji, do momentu, gdy stężenie A, czyli powiedzmy sobie tak, tu jest ten pierwszy czas, tak? I moja prędkość wynosi K, którego nie znam, stężenie A wynosi 2, a stężenie B 4 do kwadratu. Czyli mam 4 do kwadratu 16 razy 2, 32 K. Zgadza się? A mnie obchodzi sytuacja, jak to będzie wyglądało, kiedy już mi stężenie A zmniejszy się do 0,5
mola na decymetr sześcienny. I teraz zobaczcie, skoro z początkowego zmniejszyło mi się do 0,5, to ile przereagowało? No 2 minus 0,5, czyli 1,5 mola na decymetr sześcienny. Zgadza się? I teraz jak uzupełnić resztę? Zobaczcie, ta tabelka wynika ściśle ze stechiometrii. Co my wiemy? Że to jest reakcja. Tyle uległo reakcji. Żeby zaszła reakcja A z B, to B musiało być 2 razy więcej niż A. Czyli musiały być 3 mole na decymetr sześcienny. Natomiast, bo tu mamy stosunek molowy 1 do 2 do 1. To nam da tyle samo produktu, ile moli A zareaguje, bo jest stosunek 1 do 1. Czyli 1,5 mola na decymetr sześcienny. To A połączyło się z taką ilością B i dało nam tyle C. Czyli w konsekwencji A było 2 mole, 1,5 zareagowało, zostało 0,5. B było 4 mole, 3 zareagowało, zostało 1 mol na decymetr sześcienny. A C powstało 1,5. No i słuchajcie, 1,5 mola na decymetr sześcienny zostało. Więc ja wiem, że kiedy ja mam policzyć tą drugą V', to stężenie A będzie wynosiło 0,5, a stężenie B 1 do kwadratu. 1 razy 1 to słuchajcie, tak jest 1 razy 0,5, czyli 0,5 k. Mogę porównać, że V' do V to 0,5 k do 32 k. Jak to sobie skrócę, czyli pomnożę sobie, chodzi, to jest jakby jedna druga, więc pomnożę sobie wszystko razy 2, to wyjdzie mi 1,64. Czyli prędkość zmniejszy się 64 razy. Spróbujemy jeszcze raz zrobić tego typu zadanie, bo ono jest faktycznie najcięższe. Czyli jak mamy ogólnie szybkość reakcji, to może sobie napiszemy, co trzeba zrobić. Czyli pojawia się hasło, jak się zmieni szybkość reakcji. Pierwsza sprawa, równanie kinetyczne. Jeżeli mam podane, przyjmuję jako dogmat, tak? Czyli oni nam pokazują na przykład reakcję. Zgadza się? I mają podaną więc my to przyjmujemy jako dogmat i dajemy sobie spokój. Jeżeli nie ma podanego wyznaczam sama, tak? Sama, ok? Sama, tak powinno być bez komentarza. Ok, jak wyznaczam sama, to uwzględniam współczynniki, prawda? Czyli jeżeli jest podane, to ufam temu, kto to podał i przyjmuję jako dogmat. Jeżeli nie, to wyznaczam sam, ale tutaj ja uwzględniam współczynniki reakcji. Znaczy, nawet się może zdarzyć, że będzie tylko jeden substrat i też to przyjmujecie jako dogmat. Natomiast jak macie sami wyznaczyć, to jakby koncentrujecie się z tego, co tutaj mam, ok? Tutaj jest uwzględniam współczynniki. Dobrze cię pytać, co tutaj piszę. Uwzględniam współczynniki reakcji. Ok? Dobra, czyli mam to zrobione. No to jak już mam to, to teraz mam dwie opcje. Albo mam hasło, że oblicz szybkość reakcji, jeżeli stężenie wszystkich, musi być hasło wszystkich, równomiernie, produktów albo zmalało, albo wzrosło i tak dalej. To wtedy po prostu mam ten zapis i na przykład wzrosło, nie wiem, 2 razy, tak? To robię 2H2 razy 2N2 i sobie to rachuję tak, jak trzeba, tak?
Natomiast kiedy macie podane, że stężenie początkowe, powiedzmy A, wynosiło 2 mole na decymetr sześcienny, następnie stężenie A wynosiło już tylko 0,5 mole na decymetr sześcienny, to niestety, ale musicie zrobić tabelkę, gdzie będzie początkowe, reakcyjne, przepraszam, i końcowe. I będziecie mieć wtedy produkt H2, N2 i NH3, tak? I wtedy sobie wyliczacie, czyli macie stężenie A i B, czyli początkowe, a po czasie będzie wyglądało tak, nie? Na przykład B jest 1 mol na decymetr sześcienny. I uzupełniacie wtedy tabelkę. Czy to jest jasne? Czyli słuchajcie, my sobie zaraz ten typ jeszcze raz przećwiczymy, tylko co jest ważne? Macie podane reakcje zachodzi. Albo macie sami uzupełnić. Pierwsza sprawa, wyznaczenie równania kinetycznego. I albo jest podane odgórnie, wtedy się tym nie interesujemy, nic sami, nie daj Boże, nie poprawiamy, nie wyznaczamy. Albo nie ma, wtedy wyznaczamy sami, ale musimy już uwzględnić te współczynniki i podać wszystkie substraty. A potem może być hasło oblicz szybkość reakcji, jeśli stężenie, i tak jak jest hasło wszystkich, maleje, wzrośnie, to robimy po prostu, że V' to jest tyle, no i to z tymi liczbami. Jeśli natomiast są podane wprost stężenia i powiedziane, że po pewnym czasie zmaleje, to musimy zrobić tabelkę, tak? I V' będzie z tymi stężeniami końcowymi. To takie zdanie spróbujmy zrobić sobie... spróbujmy sobie zrobić dla tego, tak? Czyli mamy reakcja. Przebiega według równania. To zróbmy sobie ten amoniak, bo ja jestem jego fanką. Czyli mamy azot, mamy, słuchajcie, wodór i powstają nam dwa amoniaki, tak? I teraz, mamy tak, na początku, czyli początkowe stężenie azotu, ona się daje w nawiasie kwadratowym, i wodoru. Niech azotu wynosi 2 mole na decymetr sześcienny, a stężenie wodoru 1 mol na decymetr sześcienny. Dajmy 10, przegięłam trochę. Ok. I słuchajcie, mamy tak, mamy azot, mamy wodór, początkowe stężenie. Pytanie jest takie, ile będzie wynosić, albo może jak się zmieni, szybkość reakcji, gdy stężenie azotu będzie wynosiło 0,5 mola na decymetr sześcienny. No to lecimy. Pierwsza sprawa. Mamy równanie reakcji. Czy ktoś z Państwa widzi równanie kinetyczne? Nie. Sama je wyznaczam. V to się równa stała szybkości razy stężenia produktów, uwzględniając współczynniki. Azot ma 1, wodór ma 3. Gdyby ktoś mnie pytał o rząd reakcji, całkowity wynosi 4, według azotu wynosi 1, według wodoru 3. I lecimy dalej. Wiem, że niestety mam podane zmienione stężenia, więc muszę zrobić tabelkę, która pokaże mi, jak przebiegała reakcja. Czyli, moi drodzy, stężenie początkowe, stężenie reakcyjne i stężenie końcowe. Przypominam, reakcyjne mówi nam, co jak reaguje, ile się czego zużywa, ile powstaje produktu. I przy stężeniu reakcyjnym uwzględniamy stechiometrię reakcji. Mamy tak, był sobie azocik, był sobie wodorek i powstał nam amoniaczek. Na początku stężenie azotu wynosiło 2 mole. Stężenie wodoru wynosiło 10, amoniaku nie było. I wiemy, że pytają nas w tym momencie, kiedy ile nam zostało azotu? 0,5. No to moi drodzy, skoro 0,5, to ile musiało azotu przereagować? No 2 minus 1,5, bo tyle zostało, tyle było na początku, czyli 1,5 mola musiało się związać z wodorem. A jak ono się wiąże?
jeden azot przypada na trzy wodory. Czyli wodoru musiało zużyć trzy razy więcej niż tutaj. Trzy razy półtorej to 4,5. A ile powstało produktu? Stosunek jest 1:3:2. Amoniaku powstanie dwa razy więcej niż było zużyte azotu. Czyli 2 razy 1,5 to jest 3. W konsekwencji, jak było na początku 10, 4,5 związało się z azotem, dając 3 amoniaki, to moi drodzy, zostanie mi 5,5, natomiast amoniaku dalej 3. I mogę teraz spokojnie wyliczyć V'. K zostaje, bo to jest stała dla tej danej reakcji. Natomiast tak, tu jeszcze trzeba wyliczyć V. Czyli tak, na początku V to było to K razy stężenie, czyli początek, tak? Początek będzie oznaczało stężenia początkowe. Czyli na początku, ile ta reakcja u nas, jakby, no jaka była jej prędkość. Czyli będzie azot razy stężenie wodoru do potęgi trzeciej. 10^3 1000 razy 2, czyli 2000 K. Natomiast teraz to zawsze jest stężenie końcowe. Tak? Czyli stężenie końcowe. Biorę sobie, słuchajcie, podkreślacz. I to będzie stężenie końcowe, tak? Zawsze te biorę pod uwagę. OK. I teraz będzie tak. Azotu wynosi 0,5, natomiast wodoru 5,5 do potęgi trzeciej. U mnie jest niedziela 21, czyli będzie tak. Liczę na kalkulatorze, to jest moje usprawiedliwienie. 5,5 razy 5,5 i razy 5,5 daje mi ociób tyle. I to już se mnoży jeszcze razy 0,5. Czyli wynik to 83,1875K. I teraz sprawdzam, jak jest nowa do starej. Zawsze V' do V. Czyli V' wynosi 83,1875K do 2000K. No i to jest takie niefajne, bo ja to wymyśliłam. Możemy ewentualnie sprawdzić, ile to będzie. No nie spodziewajmy się tu pięknej liczby. To jest około 4, powiedzmy sobie, setne. Czyli 1/25 razy zmalało, tak? Natomiast obiecuję Wam, że na maturze te liczby będą nieco łatwiejsze. Słuchajcie, no jest to dosyć taki matematyczno-fizyczny temat. On nie jest zły, jak będziemy według tego pracować. Ja proponuję, porobicie 2-3 zadania analogiczne, a w piątek to omawiamy. Gdyby było bardzo źle, napiszcie mi i możemy też jutro omawiać. Jest mi to zupełnie, słuchajcie, obojętnie, ok? Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.